No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Spyro z sezonu trzeciego. I dzisiaj przejdziemy sobie, co tam jest napisane, Laboratorium Agenta 9. Tak jak to bywa w każdym jakby drugim odcinku z Nowego Świata, przechodzimy poziom ze zwierzątkiem, co on nam powie. Widzę, że nic, no to fajnie. Dobra, wbijamy do środka. Mamy tutaj punkt umiejętności w postaci zniszczenia wszystkich palm. To akurat pamiętam. Jestem trochę ciekawy tego poziomu. Pamiętam, jak on wyglądał w oryginale i to jakoś tak dosyć nawet dobrze i... Jestem ciekawy, jak go tutaj odwzorowali. Co to było? Widziałeś nosoroga? Chyba widziałem nosoroga. Mówię ci, Spyro, nigdy nie siedź przez tydzień w klatce. Nie, nie, ani się obejrzysz, a na wyspie będzie cała masa nosorogów. No, to ja teraz lecę. Mamy z panem miotaczem lasera pełne ręce, roboty. Okej. Ach, Agent 9, mój ulubiony uczeń. Witaj z powrotem w moim laboratorium na wyspie. Obawiam się, że nosorogi przejęły całą wyspę. Możesz ich powstrzymać, zanim zniszczą wyniki moich badań? Jasne. O, tutaj widzę, celownik jest od razu. Wcześniej trzeba było bezpośrednio tak. Ciekawe, czy mogę ich zabić stąd. Okej. Ja to muszę... Nie, odbija się chyba. Ale oni we mnie celują, czyli chyba mogę. Nie, nie mogę. Dobra. Szkoda. Co my tutaj mamy? 700 diamentów, 3 jaja. Upewnimy się jeszcze do punktu umiejętności, ale myślę, że nie pomyliłem się. Wysadź wszystkie palmy, dokładnie. Słuchajcie, ja mam tutaj w ogóle balkon otwarty, bo jest strasznie gorąco i ja mam nadzieję, że to nie będzie w niczym przeszkadzało. Ptaszki co prawda ćwierkają sobie wesoło na zewnątrz, ale jak gdyby... Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać na nagraniu. Ten celownik jest taki mało dokładny. Palem będzie się będzie można wysadzić takimi bombami. A, dobra, on nas tutaj chciał czegoś nauczyć, a ja to zrobię jakby wszedł. No i tutaj te fiolki. On jest już tu, dobra. Pozbierajmy co nasze tutaj dookoła. Tutaj widzę, że chyba troszeczkę usprawnili sterowanie. Oczywiście tego nie zniszczę laserem. Dokładnie nie. Ta była jakaś oporna. No ale dobra, idziemy w takim razie dalej. Wygląda to, że tutaj jest chyba wszystko, okaże się później. Wielka banda nosorogów urządziła zasadzkę. Teraz tylko czekają, aż usunę pole siłowe. Przypuszczam, że będą się pojawiać, aż strzelisz w czerwony przycisk alarmowy obok drzwi, przez które przechodzą. Okej. No pięknie. Dobra. Oni są rozwaleni. Tamten się teleportował, czyli zrobiliśmy dobrze. Aha, on się pojawia tu. Na końcu plaży są kolejne drzwi, a nosorogi nie przestaną się pojawiać, dopóki nie trafisz w czerwony przycisk alarmowy. Przedostań się przez plażę, robiąc uniki i korzystając z naturalnych osłon po prawej stronie. Okej. Dobra, tamten sprzątnięty, ten nawala w palmę w ogóle. Dobra. Bardzo mało jest tutaj tych fiolek, jak w postaci tych robaczków, jakby tutaj nic nie było, prawda?
No nie. Mam nadzieję, że zaraz nie zginę. Czy tam coś jest na dole? Bo to takie niespodziewanki lubią być w Spyro. Ale nie tym razem. Tu oczywiście też nic nie ma, bo po co? Żadnego save'a, zupełnie nic. Dobra, tutaj jest już wyczyszczone ładnie dookoła. Co tam chcesz? Wskaźniki pokazują, że za ekranem kryje się banda nosorogów. Uruchomię platformę widokową, a ty strzelaj do wrogów, gdy będą atakować. Zalecam skorzystanie z trybu snajperskiego. Okej. Aha. Spróbuj i nie... No ale czemu on to się odbija? Strzelaj w niego, póki jeszcze jest czas. Boże, nie mogę wycelować. O, dobra. Okej, okay, odbija się, no to nieźle. Okej, i jeszcze tu jest. Dobra, umieraj, gościu. O, super. Wykończyłeś ich! Zobaczmy, w jakim stanie jest maszynownia. Coś mi się wydaje, że nosorogi nieszczególnie dbały o jej czystość. Nawet jajka, ani nic. Dobra, to jest chyba diament z tego balonu, który zestrzeliłem z góry. I tutaj chyba też będą diamenty. Nie, to dziwne. Jakoś zapamiętałem, że powinny być. O Jezu, na około trzeba iść. Trudno. Musicie to przeżyć, ja też. Idziemy dalej. Tak jak myślałem, w maszynowni wprost roi się od ptaków. Aby zwiększyć celność i trafiać w takich gniazdach, skorzystaj z trybu snajperskiego i przybliżenia widoku. Tam siedzą. O! Kurczę, nie mogę... Szkoda, że tak nie można się poruszać. Dostał. Jeszcze jeden. On jest gdzieś... Gdzie ten jeden? W ogóle go nie widzę. O. Dobra. Dobra robota, agencie 9. Nie jestem pewien, czy to ptasie, czy smocze jajo. A ty jak uważasz? Smocze, biula, oczywiście. Jak biula, to smok. Znów włączyć generator grawitonometryczny. Mam nadzieję, że nie ma w nim ptaków. No jednak były. Aha, 12. O Jezu, to są jakieś agresywne. No, okej. Trochę się uspokoiło. O, strzeliłem w tego z tyłu. Kurde, tu się odbija. No, naprawdę nie mogę... O. Jest i jeszcze jeden.
Tam jest. Dobra. W laboratorium jest czysto i od razu ładniej tu pachnie. Chodźmy na zewnątrz, gdzie, jak przypuszczam, trafimy na nosorogi w zbrojach. Aby je pokonać, będzie potrzebna potężniejsza broń. Mhm. O, jest zapis, super. Okej, walniemy sobie tutaj kółeczko. Nic tutaj więcej nie widzę. Jakiś balon? Nie, nic tutaj nie ma, dobra. Dobra, no to idziemy dalej. O, jest fioleczka. Dobra, podejdźmy. Zgodnie z moimi obliczeniami, bomby z tego przydatnego automatu powinny się świetnie sprawdzić przeciwko zbroi. Spróbuj! Dobrze. Wciśnij kwadrat, ok. No ale nie mogę. Z tego automatu, bardzo śmieszne. O to chodziło. Dobra, tutaj będzie do zdobycia jajko. Za rozwalenie ich na tych motorówkach, więc na razie chodźmy i zróbmy to, co mamy zrobić tutaj. Tutaj palmy żadnej nie widzę. Pięknie. Zostało już okay. Tylko kilku wrogów. Dasz sobie radę. Pewnie, że dam. Of course, ten już strzela. Dobra, wyzbierajmy tutaj sobie ładnie. Mogę stąd? Obstawiam, że to będzie za blisko. Tak myślałem. Okej, i... O, super. Bardzo dziękuję, że ocaliłeś moje laboratorium. Teraz mogę wrócić do myślenia. Rowan. Rowan? Nie masz za co. Dobra, no i co? Mam jeszcze trochę rzeczy tutaj do zrobienia. Więc idziemy do tego automatu i wysadzimy sobie to, co mamy do wysadzenia. Szkoda, że można tylko 10 tutaj mieć. Dobra. Boże, jak przyjemnie wieje, naprawdę. Powiem wam, że jest po prostu cudownie teraz w tej chwili. O, tutaj mamy palmę i mamy też to.
Co tak sapało? No nie uciekaj mi z celownika. Będę strzelał tak. Naprawdę nie mogę w niego trafić. Dobra, zajmijmy się resztą. No, o. Tony. O. No i dobra, mamy 3 na 3 jajka, bardzo fajnie, wracamy po resztę diamentów. Nie wiem, dlaczego nam się te bomby w ogóle po każdej takiej cutscence anulują, to jest trochę takie dziwne, nie rozumiem tego, no ale dobra. Okej. Musimy się cofnąć w zasadzie cały poziom do tyłu. Czy tu coś było? Gdzieś coś stało? Coś jest tu? Nic. W ogóle kontupie jak w jakimś horrorze, wiecie, jak po korytarzach jakiś się biega. No. Kurde, nie rzucaj tak daleko. Tu nic nie ma. O! No i mamy punkt umiejętności. O kurde. Nie wierzę, brakuje nam diamentów. Ilu? 50. Ominąłem jakąś skrzynię. Dobra, no trudno. Spark na... A, balony. Ciekawe, czy mogę... Nie, nie trafię. To się odbija. Tu. 25, więc jeszcze gdzieś jest jeden taki balonik. Gdzieś z tamtej strony. Dobra, zobaczymy dalej. Ten balon na pewno gdzieś jest. Dalej musimy iść. Gdzieś tutaj chyba w takim razie. O! O, nawet dwa. Aha. Okej. I tam. Dwa. No i to by się zgadzało. W jednym będzie 5, a w drugim będzie 10. O, dwie piątki, coś źle policzyłem. Super. Mamy 700 na 700. Nie tak bombowo, mam diament. Trofeum. No i co? Zostaje nam dograć sobie w takim razie tylko z poprzedniego świata jeszcze jeden element. No i będziemy jakby... mieli odcinek z głowy.
Będziemy mieli wtedy taką ładną, równą kwotę diamentów, więc cofniemy się tam i widzimy się tam przed portalem. No i dobra, słuchajcie, jestem już tutaj przed portalem w fabryce fajerwerków. Zobaczmy, co on nam powie. Przyłącz się, czas na laser, agent 9. Dobra, wbijamy do środka. Hej, Spyro, pomagam dzieciakowi o imieniu Handel znaleźć jakieś papiery do rakiety ukradzione przez czarownicę. Ale wiesz, zawsze jestem gotów skopać tyłek, nosorogowie! Jasne. Witaj, agencie 9. Za tymi drzwiami kryją się bardzo groźni ninja. Żeby się z nimi rozprawić, potrzebujesz nie lada umiejętności strzeleckich. Pamiętaj, wciśnij atak, by strzelać i używaj przewrotu w lewo lub w prawo, by robić uniki w wybraną stronę. No nieźle. Mogę wyjść z tego? Nie mogę. Ale oni nic nie robią na to. Wow! Boże, ja nie wiedziałem, że to ruszy w moją stronę. Ja pierniczę, jaka akcja. Wow! Rany boskie. Powiem wam, że przestraszyłem się trochę, jak to we mnie zaczęło biec, ale... O, ci już będą strzelać. Słuchajcie, ja się trochę wrócę, bo ja nawet nie wiem, czy ja wszystko zebrałem. Nie no, wygląda na to, że tak, więc idziemy dalej. Boże! Wow! Właśnie o tym mówię. Boże, tu się życie traci. W ogóle coś ze mną. No właśnie, on tutaj biega. Okej, ale to było chore. Jak tam diamenty? O kurde, strasznie dużo jeszcze brakuje. Niech Sparks to zje 100%. Dobra, idziemy dalej. Wow! Ta misja jest najstraszniejsza ever. Dobra, nie ma więcej. Oni będą mi wyskakiwali na twarz cały czas. Czemu on tego nie wziął?
Oni tak długo padają, że ja nie jestem w stanie czasami określić, który żyje, a który nie. Czemu nie? Ten w ogóle się zbadrzył, ale dobra. No i co, będzie nam dalej brakowało bardzo dużo diamentów. Tak myślę. Patrycja. A, to jeszcze nie koniec. Wow. Okej, mam ten diament. Z nich nic nie wypada, dobra. Teraz trzeba się cofnąć. Wow, trochę niżej. Dobra. Kurde, on mnie... Nie wierzę w to. Fuck. Dobra, już zginąłem, przestańcie, Boże. O rany, to było takie bardzo intensywne. Czy to będzie od samego początku? Oby nie. Nie, jestem chyba w tym samym miejscu, w którym zacząłem. Skończyłem, przepraszam. Dobra. Jezus Maria! Okej. Wow. Nie wierzę. Ciekawe, czy w ogóle ja ich muszę zabijać, czy mogę na przykład tylko iść do przodu cały czas? Mogę skakać,
Wow, nie widzę co robię. Okej, give me a fucking break. Tam jest świetliczek. Dobra. Uff. 20 diamentów brakuje. Ten się zbadżył. Okej, zawracamy po diamenty. O kurde. No. Jest przynajmniej 600 na 600. Dziękuję, że mnie uratowałeś. Lepiej zaopiekuj się tym jajem na wypadek, gdyby nosorogi znów zaatakowały. Donovan. Słuchajcie, to było straszne. Uch! No i dobra, słuchajcie, mamy ukończone tam wszystko ładnie, tutaj na 100%, na 100%, na 100%, wszędzie pięknie 100%, góra północy, jeszcze zostało nam 4 poziomy chyba, albo więcej, już nawet nie wiem. Dobrze, że tutaj jest tyle tych jaszczurek, to sobie chociaż z Parksa uzbieram, no ale dobra.
Tak kończy się ten odcinek. Dzięki za bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. Subskrypcję, kciuka w górę lub komentarz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Na razie. Cześć.